Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki i prosty przepis na zapiekankę z tortellini i kurczakiem. No i przygotowania potrzebujemy: około 350 do 400 g kurczaka, pół papryki, 3 łyżki kukurydzy konserwowej, 1-2 łyżki kaparów, 3 łyżki pesto pomidorowego, 250 g tortellini, 50 g mozzarelli oraz odrobinę ulubionej przyprawy do kurczaka. W pierwszej kolejności zajmiemy się kurczakiem, którego oczywiście myjemy i kroimy w kostkę. Jeśli chodzi o tortellini, to dajemy takie, jakie lubimy. Ja akurat mam szynką parmeńską i serem. Na patelni rozgrzejemy odrobinę oleju, ewentualnie oliwy. Fileta w pierwszej kolejności podsmażymy, dopiero później przyprawimy. Ja użyję kebab szarma, ale oczywiście możesz użyć innej przyprawy. W międzyczasie pół papryki pokroimy w kostkę. Kebab farma jest delikatniejsza od standardowej przyprawy do gyrosa, także możemy dać więcej. Przygotujemy kukurydzę i kapary. Fileta mamy podsmażonego, dołożymy teraz paprykę. I podsmażamy dalej, tak żeby nam zmiękła. W międzyczasie gotujemy tortellini wedle przepisu, w moim przypadku 1 minutę. Piekarnik już możemy nagrzać na 190 stopni w opcji góra-dół. Paprykę mamy podsmażoną. Dołożymy teraz kukurydzę. Około 3 łyżek stołowych. Kapary. Oraz 3 łyżki pesto. Ja użyłem pesto pomidorowego, możesz użyć śmiało paprykowe. Z 2 minuty wszystko podsmażamy i dokładamy tortellini. 2 minuty minęło, wyłączamy, odcedzamy tortellini, przekładamy do patelni i mieszamy. Bierzemy teraz naczynie żaroodporne. Przekładamy zawartość patelni. Posypujemy żółtym serem. Jeśli nie masz mozzarelli, możesz wykorzystać gouda, salami, ewentualnie cheddara. I tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 190 stopni z termoobiegiem na 15 minut. 15 minut minęło i zapiekankę mamy gotową. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.